Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i chciałbym przedstawić taką małą opowieść o miejscowości Dębowina w gminie Bardo. Darzę ją szczególną sympatią, ponieważ tutaj się wychowałem. Tutaj gdzieś do połowy lat 90., 80. mieszkali moi dziadkowie. No i w tym domu, który w tej chwili widzicie, często spędzałem swoje wakacje. Tutaj widok z górki. Zaraz jest widoczek na las, w którym często chodziłem zbierać maliny. No jeszcze raz zbliżenie na dom. Tam, gdzie to takie jest zielone drzewo pomiędzy tym budynkiem po prawej i po lewej stronie była drewutnia, już obecnie nieistniejąca. O właśnie jest zbliżenie na tą drewutnię. Tutaj jeszcze raz widoczek z góry i powoli przechodzimy na zabudowania gospodarcze świętej pamięci mojego dziadka. Pola te są naprawdę kamieniste. Co on tam uprawiał, nie wiem, ale... O, jeszcze raz widok z drugiej strony drogi. Po lewej stronie przystanek samochodowy, przystanek autobusowy w kierunku Wrocławia. Te samochody jadą w kierunku Kłodzka. To jest praktycznie granica Kłodzka i gminy Ząbkowice, gminy Kłodzko i gminy Ząbkowice. No i w zasadzie na tym koniec filmu. Dziękuję bardzo.